poprzednim odcinku. Nie spodziewałam się, że będziesz traktował mnie jak dziewczynę. To mnie zaskoczyło trochę. Nawet ta reakcja była trochę jak Kurisu. Ta część ciebie, ja naprawdę ko... A teraz kontynuujemy. Piłem całą butelkę mineralnej wody i kaszałem o mój oddech. Bo wciąż trochę czasu aż do tego spotkania. Chciałem zdobyć trochę powietrza i trochę się ogarnąć. Spojrzałem w dół na scenerię pod tym przejściem. Miasto było po prostu podjarane świętami. Atmosfera była podjarana ekscytacją. To była dokładnie przeciwność mnie. Wziąłem więcej głębokich oddechów. Wciąż czułem się, jakbym chciał się wstrzygać. A w ogóle Erain jest odpowiednikiem Line przez L, którego używają właśnie Japończycy jako komunikatora. Dostałem też ból głowy. Poszedł do doktora Kisnekto i jestem pewny, żebym go zmartwił. E? Wtedy rozumiałem, że dwie dziewczyny wchodzą po schodach i patrzą na mnie. Spojrzałem na w te trochę popołudniowe mroki i spróbowałem ogarnąć ich twarze. Jedna z nich to była dziewczyna z krótkimi włosami. Takimi w bok. No, tak myślałem. O, wiedziałem, to jest Kari, kobieta z krótkimi włosami. Kobieta z długimi włosami. Witaj. A, jesteście przyjaciółkami Mayuri. One były przyjaciółkami Mayuri i też cosplayerkami. Myślę, że ich imiona do cosplay to było Kaede i Fubuki. Nie znałem ich prawdziwych imion. Która była Kaede, a która Fubuki ponownie? W porządku, nie wiem, że dobrze. W porządku. Jeżeli jest martwi tutaj i pogadanie z Mayuri, spowodowałbym wielki taki wybuch i kłótni w ogóle. Nie chciałem martwić jej bardziej na temat mnie, kiedy nie musiałem. Nie powinienem wracać do Akihabary tak czy inaczej. Nie znaczy tutaj nie powinienem wracać. Wpadałbym na ludzi, których wiedziałem, jak będę przechodzić przez miasto. Powinienem pójść do Kandy, kiedy wyszedłem ze świątyni. Zawsze wygląda, że ranisz... Jesteś jakoś zraniona, Karin. Ja? Tak? Tak. Fubuki. A kiedy ma już się patrzy na ciebie, wygląda jakby była w bólu też. A kiedy ja widzę ją patrząc na ciebie, czuję się, że zacznę płakać. Czekaj, co ja mówię? Ta Fubuki naprawdę musi być taka... No, zainteresowana w Mayuri. Znaczy, że się nią przyjmuje. Czuję się trochę lepiej słysząc to. Kto jest dziewczyną, którą lubisz? He? Dziewczyna, którą lubię? Obraz Kurisu pojawił mi się w rogu moich oczu ponownie. Uczucie w moich aktoniach, które odebrało jej życie, wróciło. Nie uspokój się. O, Karin? Przykro, to było chamska, by spytać. Ja, He? O, Karin? W porządku? Tak, w porządku. Kiedy Fubuki patrzyły na mnie zmartwione. Muszę odejść od nich najszybciej, jak tylko mogę. Protokół dnia X. Chcę przestać pić te sterem. Kiedy zacząłem konwersację z tym, obydwoje dr Leskinsen i Macho spojrzeli zszokowani. Byliśmy w pokoju spotkań w bardzo luksusowym hotelu w sercu Tokio. Czułem się, jakby to było sekretne spotkanie, jak w jakimś filmie o szpiegach, a może tylko się tak czułem, ponieważ stary ja kompletnie nie zniknął totalnie. Nie możesz, to jest nieodpowiedzialne. Macho wyglądała, że zrozumiała, o co mi chodziło i jej złość była jasna. Macho, spokój się. Nitalo jest osobą, która pomaga nam tutaj z testami. Niekoniecznie, że i tak przyjąłeś tę ofertę. Jeżeli teraz wyjdziesz, nie będziesz nieodpowiedzialny, w ogóle nie martw się. Doktor Leckinsen uśmiechnął się i zaoferował mi swoją dłoń. Wziąłem jego gigantyczną dłoń i pozostałem wstecz, ale spojrzałem w dół, nie mogąc mu patrzeć w oczy. Bardzo przykro. Wciąż chciałem, abyś jednak mógł kontynuować. Przejrzałem logi i widzę, że gadaliście bardzo wiele. I sposób, jaki Kurisu mówi o tobie, jest bardzo inny od tego, co słyszeliśmy w laboratorium. Ludzie przez naturę zwierzętami socjalnymi. Zmieniają ich słowa i akcje, polegają na sytuacji i z kim gadają. Możemy stwierdzić, że Amadeusz robi dokładnie tą samą rzecz. Dlatego chciałem, abyś kontynuował ten jest jeszcze troszeczkę dłużej. W ogóle, czemu chcesz odejść? Czy gadanie z Amadeuszem stało się bolesne? Nie, jest zupełną przeciwnością. Przeciwnością? Gadanie z Amadeuszem, gadanie do Kurisu jest wielką ilością zabawy. Ale to mnie straszy. I wtedy z desperowacką próbowałem wyjaśnić uczucie, które są we mnie, nawet jeżeli wciąż nie rozumiałem ich sam. Powiedziałem im, jak straszne było, że zacząłem widzieć Kurisu i Kurisu jako tą samą osobę.
Myślałem, że być może to da na ciebie wiele stresu, bardzo przykro. Ale ta twoja reakcja jest bardzo interesująca. W pewnym sensie, robić interakcję z samoduszem z perspektywy kogoś, kto nie jest naukowcem, to bardzo wartościowe dla mnie. Mam nadzieję, że wybaczysz mi zamówienie tego. Jestem naukowcem aż do rdzenia, widzisz? Nie, rozumiem, że jestem tutaj tym samolubnym. Macho nie powiedziała słowa od dłuższego czasu. Rusza brwiami i wygląda na to, że jest skupiona w studiowaniu logów Amadeusza. Nie chciałbym, aby na nie patrzyła, ponieważ to sprawia, że czułbym się winny, ale... Okej, jeżeli chcesz przestać pić testerem, to tak się stanie. Ale... będzie ci przeszkadzało, jeżeli zostawimy program dostępu na twoim telefonie? He? Teraz to od ciebie będzie zależało, czy chcesz gadać z Amadeuszem, czy też nie. Nie powiem Kurisu, aby się z tobą nie kontaktowała. Nie chcę, aby nasza relacja zakończyła się z tobą dzisiaj. Jesteś pierwszym życielem, którego zrobiliśmy w Japonii, także... Macho byłaby smutna. Profesorze! Rozumiem. Czułem się, jakby to było poddawanie się, ale w tym samym czasie nie chciałem stracić mojej relacji z doktorem Leskinsenem. Moim celem było pójść na Uniwersytet Victor Chandri, to on się w ogóle nie zmienił, znaczy. Czyje to? I wtedy doktor Leskinsen dostał... ktoś z innego smartfon. No wybacz, muszę to odebrać. Macho, no i gadaj się z Lintalu, kiedy będę w oddali, okej? Doktor Leskinsen przed spokoju i mrugając oczkiem. Byłem sam z Macho. Ha! Wyraczę krzyczałam. Nie. Profesor ma rację. My cię pytaliśmy o przysługę. A Amadeusz jest jak siostra dla mnie. Nie, bardziej jak dziecko. I czuję się, jakbyś ją odrzucił, więc... Bardzo mi przykro, że nie mogę ci pomóc. Myślę, że rozumiem, jak cię czujesz. A przynajmniej myślałam, że... Wiem, może? Macho westchnęła ponownie. Nie jestem dobra, nie? Mój prefrontal korteks prawdopodobnie wyszedł cały zwalony, kiedy się narodziłam. To musi być to... He? Prefrontal korteks jest jedną częścią mózgu, która definiuje twoją osobowość. To także trzyma informacje do filtracji. Kiedy jest coś, do czego nie chcesz się przyznać, to olewa tą informację albo wykiwuje cię w jej znaczenie. Nie rozumiem. Innymi słowy, to stara się ukryć twoje emocje i mówi kłamstwa. Nie do innych ludzi, ale do siebie, ciebie. Jak staram się ukryć, jak czuję się za ścianą lakowego jargonu właśnie teraz. Myślę, że mój korteks to robi. To by dotyczyło także starego mnie. Joink yumy. Kiedy to zrozumiałem, nie było nic, co mogłem powiedzieć. Myślę, że to jest prawda dla każdego. To jest gorsze dla mnie prawdopodobnie. Ale od teraz, kiedykolwiek chcesz czy nie, gadaj z Amadeuszem. Nie musi być na długo. Przemyślę to. Dzięki. Macho walnęła się na sofę. Hej, mogę zadać ci pytanie na temat matki Kurisu? He? Wydarzyło się, że słyszałem, że ty, profesor, gadacie o niej na imprezie. Powiedziałeś coś, że coś się stało w domu Kurisu? A to? Macho wgadała, że sobie przypomniała i pokiwała go na tak. Dostaliśmy połączenie od matki Kurisu. Ktoś podpalił jej dom. Co? W porządku? Powiedziała, że akurat nie było tego dnia, więc przetrwała. Co za ulga. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, naprawdę nie chcę, aby matka Kurisu musiała przyjść jeszcze więcej. Matka Kurisu wygląda, że naprawdę mnie lubi. Zapraszała mnie zawsze, kiedy miałam dni przerwy. Nie martwię się, nadzieję, że nie złapała się w nic dziwnego. Dziwnego? Zważyłem sposób, jaki powiedziała tą frazę. Ciarki przeszły moje plecy. A to nie była po prostu sprawa o podpalenie? No cóż, Macho wyglądał na niepewną, czy powinien powiedzieć. Hyajiu. Przekonałem ją do przemówienia. Pokiwał go na tak. No, najpierw policja robiła śledztwo, a potem kilku ludzi mówiło, że FBI przyszło. FBI? No, rozumiesz, to nie była sprawa, w którą FBI byłby powiązany. I podobno sąsiedzi widzieli podpalacza. I z tego, co mówili, nie wyglądał jak zwyczajny podpalacz. O co ci chodzi? Było więcej niż jeden. Wiedział, że wyglądali jak jakaś specjalna jednostka. Ledwo mówili słowa i kiedy ogień się zaczął, weszli do samochodu i wyszli. Nie wiem, czy to prawidłowe słowo, ale wyglądali, jakby byli dobrzy w swojej robocie. I powiedzieli, że ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. Czy próbował powiedzieć, że to nie był zwyczajny podpalacz, ale robota profesjonalisty? Nie mogłem się śmiać i nie mogłem wyśmiać żadnej możliwości. Tej możliwości. Nawet na faktu, że są ludzie jak to na tym świecie. I? Sąsiad powiedział, że gadali po rosyjsku.
Rosyjsku? Rosyjski? Pierwsza rzecz, która przyszła mi na myśl, czy lubię, czy też nie, to był Nakabachi. Pół roku temu ukradł papiery o podróży w czasie od Kurisu, jego własnej córki. Użył tego, aby poszukać asylum w Rosji. Czy to może mieć coś do tego? Jest jeszcze jedna sprawa. Tuż po śmierci Kurisu coś dziwnego stało się w laboratorium. Ktoś powiedział, że byli tutaj japońscy detektywi, którzy nas odwiedzali? Z policji. Powiedzieli, że to śledztwo między Japonią i USA w śmierć Kurisu. Oczywiście pomagaliśmy bardzo jak mogliśmy, ale kilka dni później uniwersytet spytał policję i powiedzieli, że żadni detektywi nie przyjechali do Japonii. Więc japońscy detektywi byli pod rubą? Po szybko? To i wszystko. Lokalna policja powiedzieli, że nikt nie przeszukiwał naszego laboratorium. I słowy, nie tylko, że detektywi byli fałszywi, ale każdy, kto przyszedł i powiedział, że są z policji, także byli fałszywkami. Potem ja... Mako zatrząsnęła się trochę i otoczyła ramionami dookoła siebie. Zaczęłam się zastanawiać, czy jest coś, co się dzieje ze śmiercią Kurisu. Nie jestem od teorii konspiracyjnych, ale... Myślę, że może Kurisu została zabita z innego powodu. I cokolwiek gdy był ten powód, to zostało przykryte. Ja byłem osobą, która zabiła Kurisu. Policja nigdy tego nie ustaliła. Nigdy tego też nie ustalą prawdopodobnie. Nikt nie mógł udowodnić morderstwa, które było popełnione przez podróżnika w czasie. Policja orzeczyła, że zagraniczny złodziej wpił do magazynu Erdikana i Kurisu została zabita, ponieważ go widziała. Przypuszczalnie było tutaj międzyregionalny... A akurat nie aresztowali jakiegoś złodzieja międzyregionalnie, ponieważ odszedł z kraju. Właśnie nie aresztowali. Kiedy ja zabiłem Kurisu, była tutaj jeszcze jedna osoba tam, doktor Nakabachi. To dziwne, że jego imię w ogóle nie wyszło. Rosja, CERN, machina czasowa. Badałem przyszłość Suzuchy, a być może powinienem powiedzieć Johna Titora, o którym się mówił. Powiedziała, że trzecia wojna światowa zacznie się w ciągu dekady. I to wszystko stało się przez tą machinę czasową. Europa i Rosja będą po prostu robili wyścig, aby ją stworzyć. I wtedy nawet Ameryka zainterweniuje. To byłoby... Będą się zsypały iskry. Czy my jesteśmy w centrum łańcucha wydarzeń, które będą wynikiem śmierci 5 milionów ludzi? Nie mogę pomóc, ale czuć się w ten sposób. Kurisy, nie mogłam zobaczyć pokoju jak to. Chcę znać prawdę. Prawdę? Nie mogę powstrzymać samego siebie od trzęsienia się, jak usłyszałem na twarz Macho. Chcesz znać prawdę? To było niebezpieczne. I jeżeli próbowałby nosić się prawdy, nie było wątpliwości, że dałaby siebie w niebezpieczeństwo. Roundersi. Ha. Powiedziałem, zanim się pojawiło. Znaczy w trakcie w sumie. Roundersi, którzy wbili po prostu w mroku nocy. Moja przyjaciółka z dzieciństwa, która marła w moich ramionach po tym, jak dostała headshota. I po tym po prostu ta koszmarna i niekończąca się wędla czasowa. Cały ten horror, którego doświadczyłem w linii światowej Alfa, wrócił i walczyłem, aby nie krzyknąć. Ale to jest coś, co powinien zostawić policji. Naprawdę tak myślisz? Jeżeli nic innego, nie powinnaś myśleć, że powinnaś coś, możesz zrobić coś sama. I to bardzo mało, co może tylko jedna osoba zrobić. Po tym, jak to powiedziałem, żałowałem, ale było zbyt późno. Macho spojrzała na mnie, tak jakbym chciała mnie przebić włócznią. Wiesz, coś, być może coś się stało? Moja panika się pokazywała. Szybko zakryłem moją twarz dłońmi. To niemożliwe, nie? Ta wybacz za bycie dziwną. Kiedykolwiek Kurisu jest powiązana, nie mogę sobie pomóc, naprawdę ją lubiłam. Była dobrą dziewczyną i wspaniałą, i lubiłem ją też. Tak, mogę powiedzieć przez oglądanie cię. Ciężka cisza była w powietrzu między nami. Czułem się, jakbym musiał coś powiedzieć, ale na szczęście doktor Reginsen właśnie wrócił. Co do temat kolacji, wasza trójka? Macho i ja pokiwaliśmy go na tak i wstaliśmy z sofy. Okapy, powiesz mi więcej na temat Kurisu, jaka była innym razem? Tak, kiedykolwiek będziesz chciała. Ledwo mi się udało uśmiechnąć do Macho. Widziałem czarny, niebieski van, który wyjechał za rogu w podziemnym parkingu. Próbował? Jego opony troszeczkę zapiszczały? To nie był japoński samochód. Miał stację, która wyglądała jak sportowy samochód z jakiegoś manufaktury zagranicznej. Nie wiem zbyt o samochodach, ale wygląda to, że
jeżeli kupisz je od dealera, to bardzo łatwo mogą mi za 8 milionów jenów. Powód, dla którego to wiedziałem, to ponieważ właściciel samochodu powiedział mi to w kółko i w kółko. Dziwnie zaparkował, lol. Ten samochód wyjechał przed nami i było tutaj krótkie trąbnięcie. Asystentka profesora Izakiego wyszedł ze strony kierowcy. Kiedy jadłem z doktorem Kinsenem i Macho, on zadzwonił po mnie po coś jeszcze. Powiedziałem mu, że mam kolację z tą dwójką, zaoferował, żeby podnieść mnie do domu. Nas. Doktor Lekins próbował odmówić, ale Izaki nalegał, więc także miał wyboru, ale zaakceptować. Miał bardzo miły samochód, jak na takiego profesora. To był powód dla wielu spekulacji dookoła w tym koledżu. Kilku ludzi mówiło, że jego rodzina jest bogata, a inni, że ma żonę w jakimś po prostu biurze, gdzie jest dyrektorem. Raz powiedział mi prawdę, że był singlem i wydał wszystkie swoje pieniądze na ten samochód. Ale kto by w ogóle wiedział, czy to jest prawda? Izaki zachował się jak profesjonalny chauffeur, otwierając boczne drzwi i eskortując do króla Lekinsena i Macho. Doktor Lekinsen podziękował mu i wbił do środka. Macho obeszła dookoła i... aby zobaczyć swój bagaż? A on jedzie do gabę, ma to, że wygrałeś nad doktorem Lekinsenem. Uśmiechnął się i poklepał mnie. Lepiej, abyś nie zdradził połączenia, no wiesz? Dla przyszłości twojego dobra. Co? Dla dobra twojej przyszłości. Okej. Okay. Był ciężkim gościem do widzenia. Ale jak na takiego profesora, był trochę... taki radosny. To była nieszczęśliwa rzecz na temat niego. Pomachał do mnie i otworzył boczne drzwi od strony kierowcy. Znaczy właśnie kierowcy po drugiej stronie. Co to za odgłos? W znanym czasie usłyszałem dziwny odgłos. Co jest, kurwa? Dziura pojawiła się w oknie naprzeciwko miejsca pasażera. Izaki krzyknął i wpadł na swój zadek. Strzela ktoś do nas? Co się dzieje? Boczne window okno eksplodowało. Co się dzieje? Ja? Co się kurwa dzieje? Spanikowałem. Czy to był jakiś supernaturalny fenomen? Byłem zbyt szokowany, aby się ruszyć. I wtedy w rogu mojej wizji kogoś zobaczyłem. Człowiek, którego nie znałem, pojawił się z cienia przy jednym z pilarów. Trzymał coś dziwnego w swojej dłoni. Wyglądało na jakiś rodzaj broni. Był mały, z krótką taką rączką. Nawet płaski. Nie widzisz, nawet nie widać żadnego tumika. Kto to kurwa? Przypomniałem sobie go skądś. Czułem się, że spotkaliśmy się wcześniej. Gdzie? Myślałem, ale nic do mnie nie dotarło. Człowiek tutaj stał, gadając coś do siebie. Co? Świat jest zrobiony z powodu tego, że rzeczy... ludzie zaczynają się miażdżyć. Takie rzeczy muszą nadejść, ale dla tej osoby, która przychodzi i odchodzi. Jeżeli twoja dłoń oraz twoja twoja stopa spowoduje, że się wiercisz, ogarnij ją i odrzuć to. Lepiej dla ciebie, abyś wszedł w życie... nie wiem, chyba... posturze stojącej albo idącej, niż żeby własnymi dłońmi albo dwoma stronami być rzucony w wieczny ogień. Jeżeli twoje okno spowoduje, że się wiercisz, wyciągnij je i odrzuć. Lepiej, abyś wszedł do życia z jednym okiem, niż został z dwoma i był wrzucony w drogę Himona, czy wioskę. Imię wioski? Nie, ścieżki chyba w wschodnim Izraelu, na południowej stronie całego miasta w Jeruzalem. Jerozolimie znaczy. Do wioska? Bo wioska w sumie mieszkanie. Była kiedyś z takim zjawiskiem śmieci i robiono egzekucję dla więźni, których się pozbywano. I to zawsze były wypełnione ogniami, czarnym dymem i okropnym zapachem. To było także, kiedy ludzie poświęcali siebie dla Molecha. I tak bali się i unikali i tych ludzi. Wzrok tej wioski palił się nieświetnie boskim ogniem, stał się połączony z umysłami ludźmi, że to jest pomysł piekła. Później Gehecha stała się symbolem piekła. Połączenia Hebrewa w słowo Gehimon, które stało się greckim Gena i później na angielski Gehenna. To tak, dlaczego te ognie palą się w piekle i czasami są znane jako ognie Gehenny. Tutaj była aura intensywności szaleństwa na tego typa, który mierzył bronią do nas. Dusza Boga powinna nas spocząć. Dziecko Boga, nigdy nie dojdą w Silikon. Ooo! Izaki wstał, odwrócił się i uciekł w strachu jak przestraszony królik. Zabił go. Ten odgłos ponownie. Był taki miękki i cichy. Nie mogę sobie wyobrazić, to był w ogóle strzał. Ale tym razem okna samochodu nie rozwaliły się.
I to też nie dało dziury we mnie. Nie trafił? Czy skupił się na Izakim? Ale nie będzie miał takiego szczęścia, ruszcie! Nie już prowadzę. Pchnąłem Mahodo na tylne siedzenie i sam wpiłem za kierownicę. Na szczęście silnik był odpalony. Nacisnąłem pedał na pełnej piździe i zamknąłem drzwi. Znaczy nie zamknąłem tych drzwi. Odgłos silnego, mocnego silnika zatrząsł ziemią tutaj po prostu. Atakujący? Robił jakiś niesamowity hałas i wibracje. Ale samochód nie ruszał się do przodu. Nie ruszył się o centymetr. Skrzynia biegów! A nie, a czy tak, skrzynia biegów... Musisz ją przełożyć na drive! Dr. Rekisen i Maho próbowali trzymać głowy nisko na tym siedzeniu i krzyczali wystarczająco, abym był ustrzany nad tym silnikiem. Wziąłem moją stopę z pedała, spojrzałem na skrzynię biegów i utknęła na N, czy nic. Co mam zrobić? Masz prawko? Nie! Co? I wtedy przez okno zobaczyłem atakującego gościa gotowy ze swoją bronią. Mierzył we mnie. Spojrzenie w jego oczach mówiło mi, że jest gotowy zabić bez wątpienia. Dusza bez osądu w silikonie. Kurwa! Jakieś rozwalenie jak pajęczynka pojawiła się w oknie. Krzywie znaczy coś przeszło obok mojej głowy. O kurwa! Czułem ostry ból. W tym czasie zaczęło dzwonić mi w uszach. Inne odgłosy odchodziły i zaczęły wyparowywać. Czułem jak sam mdleje. Jeden Machop wskoczyła obok siedzenia i wpiła na miejsce pasażera. Zamykaj drzwi już! Mój umysł wrócił do rzeczywistości. Zamknąłem drzwi, jak mi powiedziała. Macho przełączyła z naturalnego do jazdy i podeszła na górę, nie aby zapaść koło. Pani! Aha, znaczy wali to na maksa. Nacisnąłem pedał tak mocno, że moment, kiedy opony zaczęły się prawie kręcić w miejscu, samochód podskoczył do przodu. O kurwa! Atakujący był coraz bliżej. Mieliśmy go walnąć! Miałem wziąć moją stopę, kiedy... Zostaw tak! Macho krzyknęła. Cisnąłem moje zęby i zrobiłem jak powiadała. Ale nie było tutaj uderzenia. Ewidentnie atakujący odskoczył w jej sekundzie, aby uniknąć bicia zmiażdżonym. Nie było czasu to potwierdzić, ponieważ samochód jechał cały czas w tym garażu, parkingu. Byliśmy tacy szybcy. I skoro Macho kontrolowała samochód z miejsca pasażera, nie mogła trzymać go w linii prostej. Samochód kręcił się w lewo i prawo, prawie jakby był jakimś rozwalonym oknem. Zapałem się po prostu kąta mojego siedzenia tak mocno jak mogłem. Jechaliśmy do wyjścia, waląc w ściany i filary. Kim był ten gościu? Nie mam pojęcia! Dobra, prawo, jedź prawo! Mogę zobaczyć wyjście po prawej stronie. Nie mogę odwrócić tak szybko! Nacisnąłem pedał i dałem moją dłoń na górę Macho, odwracając koło w prawo. Na dłoni. Ale to była zła rzecz do zrobienia. Boczne opony po prostu się poślizgnęły. Samochód zaczął się kręcić w kółko. I wtedy się zatrzymał. Haha! W porządku? Ta, a co profesorem? Spojrzałem wstecz i widziałem doktora Kinsena leżącego twarzą w siedzeniu, dając mi kciuka w górę, dając lajka. Daj mi przejąć. Okej. Okay. Szybko dałem moją dłoń na drzwi i byłem gotowy, aby wyjść z miejsca kierowcy. A wtedy zobaczyłem jakiś stary sedan jadący prosto na nas i się wystraszyłem. To był facet sprzed momentu. Podążał za nami i ruszał się naprawdę szybko. Wyjdź! Padnij na nas! Te drzwi... Znaczy... spierdzielamy! Bo nas przyjedzie, kurwa, coś źle się stało. Te drzwi też nie złożą. Czy rozwaliłeś się, kiedy wpadliśmy w ścianę? Zapałem Macho z miejsca pasażera i wykręciłem się na środek. Doktor Lechise też sam wybił przez boczne drzwi. To było mniej niż sekunda po tym, jak sedan walnął. Gdybyśmy byli trochę wolniejsi, stalibyśmy się teraz mięsem. A co z tym atakującym? Ha, ha, ha! Wstałem i zaoferowałem Macho dłoń. Wtedy ruszyłem się z dala od nierozpoznawalnego tego złomu, który kiedyś był samochodem. W porządku? Dzięki. O ja pierdolę. Obydwa samochody były zmiażdżone razem. Atakujący sedan był kompletnie rozwalony w
na pół, jak w samochodzie, w którym prowadziliśmy. Nie ma możliwości, że typek przetrwał. Nie ma tutaj śladów opon na ziemi, co oznacza, że walą w nas bez hamowania, aż się wstrząsnąłem. Prawie zostałem zabity. Tak znaczy, muszę się skontaktować z policją. Miałem wziąć mój smartfon, kiedy ochroniarze usłyszeli, co się dzieje i przybiegli. Zobaczcie! Proszę, wezwijcie policję! Ochrona pokiwał go na tak i wysłał policję. Ała, to boli! Cały wier, teraz się zorientowaliśmy, że dostali... Znaczy nie, że się zorientowaliśmy, ale na adrenalince jechaliśmy. Mogłem poczuć ból na boku mojej głowy. Strzał z broni drasnął mnie. Nie czułem takiego bólu, kiedy prowadziłem. Chciałem go dotknąć i poczułem krew, która płynie na moją twarz. Przełknąłem ślinę, kiedy widziałem, że moje paznokcie są całe czerwone. Prawie działałem Majuri, kiedy dostała Heda. I prawie działałem Kurisu, kiedy ją zabiłem. Obrazy? To gorszyłem się, że mają przyjść jak flashbacki we mnie i złątpliwie mamy wstać. Ciebie kryty w krwi, dostałeś? Macho stała się blada. To jest do miejsca, aby dostać strzała? Jest tutaj coś nazywanego superważną tymczasową arterią tutaj. Arteria zlokalizowana w mózgu, znaczy gdzieś tam poza zewnętrzną arterią. Podróżuje z od szyi do głowy, pomiędzy uszami i tymi tam bokami. To daje krew do skóry, uszu nie klatki, tylko jadaczki. Ach Jezu, jadaczki, tak. Mogę zobaczyć. No, podotykam ci trochę. Dobra, jaki sens spojrzał na ranę? Kiedy dotknął mnie, czułem więcej bólu, ale zacisnąłem moje zęby, aby to znieść. Jest okej, nie jesteś ciężko zraniony. Cieszę się. Użyj tego. Dzięki. Wziąłem chusteczkę, którą mi zaoferował, na mój bok czoła, tak jakby. Kozioł nas zaatakował? On był tym z seminarium. Serio? I pamiętasz ten kościół, na którego krzyknąłeś? Ow! To prawda! Brzmiało tak, jakby miał wodę do kulisu, więc krzyknąłem sprzeciw na niego! To ten gościu! I to był sposób, jaki chciał mi się zrewanżować? Nie ma szansy. Dusza gwarantowana, która nas podejdzie. Boskie dziecię. Nigdy nie dojdą w silikon. Co to? Mówił te rzeczy, zanim strzelił bronią. Gadał na tata Mateusza? Nie wiem. Mogę usłyszeć policyjne syreny w oddali. Hotelowi ochroniarze i załoga też zaczęli się zbierać. Hej, jak my to wyjaśnimy? Powiemy im dokładnie, co się stało. Właściwie nie wiemy dokładnie też. I wtedy oczy Mayo stały się rozszerzone. Ona, dr Ekinsen i Tum patrzyli się w jeden punkt. Ja też. I prawie krzyknąłem. Co, koleś mi parował? Nie, kurwa, wierzę. Dla świata, takie rzeczy muszą. Dla osoby, która przyszła. Człowiek wyszedł z tego sedana pokryty w krwi. I wtedy wstał na swoje stopy. Wyglądał jak zombie. Wszystkie jego mięśnie, oprócz tej, która trzymała broń, mierzyły w niemożliwych kierunkach. Mogłem zobaczyć, jak jego kość wystaje z nich. Jego brzuch był otwarty na maksa i każdym razem, jak się ruszył do przodu, mogłem zobaczyć wewnętrzne organy pokryte w krwi, wypadające z dziury. O kurwa. Ale podchodził do nas, jakby nie czuł w ogóle bólu. To był taki okropny wzrok, że nikt nie mógł przemówić. Wtedy człowiek wymierzył bronią w doktora Leskinsena. Musiał być o krok od śmierci, ponieważ jego ramię latało dookoła, aby wymierzyć, ale ekspresja doktora Leskinsena była po prostu strachem i wyglądał, że nie mógł się ruszyć. Blasemia, dusza, Profesorze, uciekaj! Strzały strzelił. Świeża krew wystrzeliła z głowy gościa i jego ciało odleciało tak, jakby dostało po prostu ciężarówką. Padł na ziemię, wciąż trzymając swoją broń. Próbował się czołgać do przodu tak czy inaczej, ale wkrótce się przełączył i przestał się ruszać. Tłum zaczął krzyczeć. To kto strzelił? Doktor Leckinsen? Co? Atakujący dostał strzała? Czy sam się zastrzelił? Nie, ten wystrzał był inny od tego ostatniego. Kto tam? Kto właśnie strzelił? Rozejrzałem się. Mogę zobaczyć kilku policjantów, którzy wchodzą przez wejście. Ale nikt z nich nie ma broni. A Tum też nie ma
Nic, ale ochroniarzy i hotel, załogę z hotelu. Nie mogę zobaczyć nikogo, kto miałby broń. Więc kto strzelił? I skąd? I sposób, jak dostali w głowę atakującego tylko jednym strzałem? Nie każdy mógłby to zrobić. Co się dzieje? Oczywiście, nikt nie powiedział. Po tym policja wzięła nas na przesłuchanie. Wzięto nas do stacji policyjnej i przepytali nas, aż była późna noc. Słońce prawie miało wstać, kiedy mieliśmy wyjść. Policja wzięła mnie do domu w policyjnym samochodzie. Dr. Lekinsen i Macho też prosiła, aby policja wzięła ich do ich hotelu w Waco, więc rozdzieliliśmy się na stacji policyjnej. Nigdy nie ustaliliśmy, kim ten gościu i czemu nas zaatakował. Czuła, jakby kręciło jej się w głowie. To dziwne, co trochę pomyślała i przestała się ruszać. Skoro była na środku po prostu jakiegoś takiego, no nie spacerniaka, tylko po prostu chodziła sobie, tak? Inni oglądający oglądali zirytowani, jak ruszali się dookoła niej. Wziął głęboki oddech i przeczekała moment, ale wciąż kręciło jej się w głowie. Właściwie ustaliła, że to ciężko, aby stać. Czy miała halucynację? Czy może cały świat zaczął się robić rozmazany? Cały hałas dookoła miasta, dookoła niej, nagle był bardzo wielki dali. Tak jakby jeździła pod wodą. Znaczy nurkowała pod wodą. Czy to był ten Reading Steina, zdolność, którą wujek Karin, o której mówił? Czy ona też zaczęła ją zdobywać? I teraz zrozumiała, jak ciepło się czuje. Prawda ją uderzyła. Czy jestem chora? Jakoś udało jej się wrócić do laboratorium. Wyglądało, że czuje się gorzej niż myślała. Gdy tylko mogła, padła na swoje kolana właśnie tutaj. W trakcie wojny i po niej, kiedy dołączyła do organizacji ojca, została zraniona bardzo, tak aby mieć komę kilka razy. A to pierwszy raz, kiedy coś takiego wydarzyło się, kiedy stała się chodnikiem w czasie. To jest złe. Spojrzała na drugie piętro, światła były odpalone. Szczerze czuła ulgę, wiedząc, że jej ojciec tam jest. Podeszła do schodów. W ogóle czemu to jest rower Suzuki? Drzwi były odpakowane. Aha, bo wzięła pewnie z machiny, ale to... Aha, to Brown nie ma do tego problemu? Nie miała energii, aby przemówić, więc spróbowała cicho zdjąć swoje buty i wtedy się przewróciła. Aha! Padła do przodu. To Poli. Suzuka! Itaru był w pokoju. Widział ją i podbiegł. W porządku? Ta. Zaczęła masować swoje kolano, czy stopę i czy łydkę. Próbowała wstać, ale znowu ją zarzuciło i wpadła w ramiona Itaru. Co jest nie tak? Wybacz, trochę kręci się w głowie. Nie czujesz się dobrze, Suzu? W porządku? Kiedy usłyszała te głosy, Suzuka zrozumiała, że Yuki i Mayuri także tu byli. Pozwoliła swojej gardzie spaść, kiedy zrozumiała. Yuki wyglądała na niezmartwioną przez oczywiste to niezachowanie Suzuki, podeszła z poważną ekspresją na swojej twarzy. Sucha, pozwól mi zobaczyć twoje czoło. Yuki odsunęła swoje włosy na bok i dała swoje własne czoło do Suzuki. A... Serce Suzuki zaczęło bić szybciej. Miała odległe wspomnienia jej matki robiącej to wcześniej. Masz okropną gorączkę. Co? Co? Daru dał swoją wielką dłoń na czoło, na policzek Suzuki także. O, masz rację. Masz, przeziębiłaś się? W porządku, tylko mi przejdzie. Hej, nie przebiegaj się, musisz się leżeć właśnie teraz, da. Musisz położyć teraz. Ekspresja używana, aby mówić coś oczywistego. Można tego... używania tego słowa można nawet wyszukać do 200 lat wstecz. To prawda. Wiem, po prostu spoczę na moment. Suzuka użyła ostatniej jej energii, aby dotrzeć do sofy. Padła na górę i zamknęła swoje oczy. Uspokój się sobie, powiadała. Musisz przynieść ci mokry ręcznik, okej? Okay? Kashida, gdzie Suzuka ma ubrania na zmianę? Tutaj. Przez gęstą w środku. Oczywiście, ja ich nie przyglądałem i robiłem... No wiesz? Onomatopeja używana, aby opisywać akt wąchania czegoś. Często używany w mangach albo na internecie. Ulubiona fraza złoczonych dżentelmenów.
Ich powstanie jest niejasne, ale jest używane w bardzo popularnych komiksach. Znaczy stało się to popularne dzięki komiksom od 1980. Jeśli przestaniesz pić kupi, to zainfekuje cię wirusem, bracie. Ducha trzymała oczy zamknięte, jak narzekała. Mogę wziąć... coś, co mogę ją przebrać? Dzięki, nie mogę tego zrobić oczywiście. Tak. Jak słuchała konwersacji, jak idzie dookoła niej, Suzuha czuła zimny ręcznik na swoim czole. Jak się czujesz? Wybacz, starsza siostra Omaju. Nie ma się na ten temat. Pójdę kupić trochę leków na przeziębienie. Wy goście się nią zajmijcie. Okej. Nara. Może wstać, Suzuha? Chcę przynajmniej przebrać twoje ubranie, zanim twój brat wróci. Suzuha otworzyła swoje oczy. Yuki wciąż stała nad nią i patrzyła w dół. Nie, jest w porządku jak to. To jest tak, jak zawsze to robiłam. W fakcie, zanim Suzuha stała się podróżnikiem w czasie, było wiele razy, kiedy nie mogła spocząć, nawet jeżeli była chora. Wiele razy nie mogła zmienić ubrań, nawet jeżeli... albo nawet leczyć. Porównanie do tego było wiele milsze. Nieuczciwe, najważniejsza część przeziębienia jest, kiedy zaczynasz ją mieć. Ale... Nie ale, zdejmuj ubrania. Nie ma nic przeciwko. Yuki wciąż była trochę wymuszająca niż zwykle, jak próbowała zdjąć ubrania Suzuchy. Suzuha podskoczyła w zaskoczeniu. Okej, zrobię to, sama to zrobię. Jesteś cała spocona, Mayuri? Masz mokre... jakieś suche ręczniki? O tak, tutaj. Yuki wzięła ręcznik, który Mayuri przyniosła z prysznica i delikatnie smyła pot z czoła Suzuchy i szyi. A, tu kilkocze. Plus wciąż stój, nie jesteś małym dzieckiem. Ale aha! Suzuha wyglądała była szokowana, jak była suszona ręcznikiem. Nie przywykła do bycia dotykaną i to był pierwszy raz, kiedy ktoś bardzo młody robił coś takiego dla niej. Wystarczy, sama to zrobię. Nie musisz się martwić o to. Nie martwi się. Lesbijka. No, żart. Suzuha złapała... Nawet nie wiecie, o kim mówiłem, nikt tak zostanie. Suzuha złapała ręcznik od Yuki. Próbując jak najlepiej, aby ukryć samą siebie od spojrzenia tej dwójki, zdjęła ubrania i smyła z oddali ten pot. Jej twarz była naprawdę gorąca. Nie wiedziała, czy to ponieważ gorączki, czy też nie. Czy przez to, że... I przez to jej było ciężej myśleć. Też. Jest okej? Okay? Tak, do robota. Teraz się przebierz w to. Ale w co? Złapała nową parę... bielizny i ubranie od Yuki, wciąż próbując samą ukryć siebie, je założyła. Kiedy położyła się na sofie, Yuki dała na nią koc. Mayuri, powiedziałaś, że ten pokój nie ma... suszarki? Czy pralki chyba, tak? No, zawsze był to problem. Mayuri, bierze je później do pralni, okej? Okay? Hm? Nie musisz tego robić. Musimy zająć się... musimy się zajmować sobą nawzajem w takich czasach jak to. To prawda, Suzu? Jesteś głodna? Myślisz, że możesz coś zjeść? Suzuha spojrzała na Yuki, wtedy Mayuri, i jak miała powiedzieć kolejny sprzeciw, a na końcu poddała się i dała po prostu swój koc pod nos. To było naprawdę złe. I ciężkie. Nie jestem głodna? Musisz coś zjeść, zanim weźmiesz swoje leki. Co na temat ryżu jakiegoś tam? Dobry pomysł. Okej, okay, zrobię go właśnie teraz. Leż sobie, okej? Okay? Ta. Wróciłem! Hidaru wbił po tym, jak wrócił ze sklepu z lekami. Czy apteki? Jezu. O Jezu, jest taki zmęczony. Naprawdę brakowało oddechu. Musiał po prostu biec tu i tam. Jesteś tylko zmęczony, ponieważ nigdy nie ćwiczyłeś, pomyślała do siebie. A z jakiegoś powodu wzrok jej zmęczonego ojca sprawił, że się cieszyła i szybko począsnęła swoją go na nie. Dziękuję, Daru. Robimy teraz jakiś tam ryż. Kiedy to zje, dajmy jej leki. Okidoki! Czemu każdy mówi okidoki? Daru podszedł do Suzuchy i odpowiedział. Jak się czujesz? Niezbyt dobrze. Przypuszczam, że ten stres cię złapał. Nigdy właściwie nie widziałem, że robisz przerwy. To naprawdę okropne. Może nie powinnam to zostać. Co? Byłam bardzo leniwa. Ty tutaj, ojcze, i starsza siostra Mayuri tutaj jest. I starsza siostra Rumi. W jednym punkcie nawet matka się pokazała. Z powodu tego czasami czuję się, jakbym zapominała o mojej misji. Zaczynam się czuć się w takim szczęśliwym czasie i mam nadzieję, że będzie konał się na zawsze.
i myślę, że może nigdy nie będzie tej wojny. Zaczynam robić fantazję o życiu jak normalna dziewczyna. I co jest nie tak z tym? Kedaru przemówił, jego twarz właściwie była bardziej poważna przynajmniej raz. I patrzył prosto w oczy Suzuchy. To była twarz ojca, który stała zbyt dobrze. Znaczy, bardzo dobrze. Człowiek, który zawsze był tam dla niej. Nie zodejdziesz tego miejsca! I gdzie pójdziesz? Cóż, w środku machiny czasowej? Czy coś? Wiesz, że nie możesz tam zostać, nie? Ale... Ty wiesz, że ja nie mogę. Zostać mojej córki tutaj, nie? Ojcze! Na moment. Suzucha miała płakać. Dała... ścisnęła po prostu ten... koc tak ciężko, jak mogłaby się zatrzymać. I wtedy? Ups! Przypadkowo dałem poważną odpowiedź. Slang internetowy. Akt odpowiadania poważnie na posty bez żartowania dookoła albo pisania memów. He? Raczej. Lubię być dookoła słodkich dziewczyn. I czekam po prostu na, aby zrobić, kiedy nie będziesz patrzyła. Ty bardziej lubię dziewczyny, które są całe chore i spocone. Przestań. Więc lepiej abyś wkrótce zdrowiała, jeżeli nie chcesz, abym nad tobą dyszał. Ta. Co za zboczony gentleman. Suzucha wyszeptała w odpowiedzi, odwróciła się od Itaru i podciągnęła koc. Kurwa, ile razy ten koc podciągniemy? O, czy moja mała przemowa rozwiązała twój problem? Zostanę punkty bonusowe? Jeśli wciąż będziesz głupi, sprawisz, że będziesz żałował tego, kiedy będę czuła się lepiej. Czy założysz buty i będziesz na mnie stała albo coś w tym stylu? Jestem chora. Po prostu dam w ciebie moje paznokcie. Proszę nie, wszystko ale to, wybacz! Mogę poczuć zapach miły od gotowania Majuri i Yuki z kuchni. Słuchaj, Suzucha. Powiedziałabyś mi... Czego ty tak szukasz każdego dnia? Być może ci pomogę. Później. Powiem ci, kiedy będziemy sami. A to, w porządku, ale... To jest coś, co oczy... co... starsza siostra Majuri może usłyszeć. He? Ta, nie ma możliwości, że mogę powiedzieć Majuri. Trzy dni później. Wciąż była chora. Tuturu. Suzucha wciąż była chora. No bez kitu, lol. Yuki przychodziła każdego dnia z Majuri, aby ją ogarnąć. Z powodu tego Suzucha musiała jeść to wspaniałe jedzenie, a jej gorączka trochę schodziła. Teraz tylko co zostało, to aby zdobyła swoją siłę wstecz. Ale wciąż, Yuki wciąż mówiła jej, że musi leżeć. To oznaczało to, na lepsze czy gorsze, że Suzucha spędziła cały dzień na sowie półsenna. Czasami tym półsennym umysłem słyszała jak się jakiś dziwny utwór. Tataram. Skoro ona także słyszała odgłos tylającej się wody, to prawdopodobnie dochodziło spod prysznica. Przecież może ktoś myje naczynia. Co to za otwór? Znasz go, matko? Suzucha słyszała go, kiedy była bardzo młoda. Jej matka śpiewała to, tak jak ona teraz. Ale czym dokładnie był ten utwór, nie mogę sobie przypomnieć. Muszę wstać, nie mogę spać wiecznie. Ale nawet jeżeli próbowała otworzyć swoje oczy, po prostu nie chciały się ruszyć. Jej ciało potrzebowało odpoczynku. Może Yuki miała rację i musiała położyć się trochę bardziej. Westchnęła i się przekręciła. Lekko. Kiedy to zrobiła, koc spadł na podłogę. Nie czuła się, że ma energię, aby go podnieść. Mogła poczuć, że ktoś stoi, wstał z biurka, którego Itaru zawsze używa przy kąpie. Ktokolwiek to był? No, bo nie widać. Podeszli do niej i dali na nią koc. Czuję starszą siostrę Maju. Dziwnie, Majuri zawsze pachniała dobrze, nawet kiedy nie używała perfum. To był bardzo słodki zapach, jak po prostu zapach białego kwiata. To był zapach, który pomagał jej przez całą noc. Przytrzymał ją przez całą noc. I w oddalonych dniach przyszłości... A na te dni w przyszłości, kiedy straciła swoją matkę. Ciekawe, czy jak biega, znaczy mówię Majuri, i się zmęczy i jest spocona, to też pachnie słodko. Suzucha dała swoje nogi pod koc i zapała je sobie stopami, jak dziecko w takim zabijaku czy coś. Wspomnienia wychodziły i wchodziły do jej umysłu, jak leżała tutaj półsenna. Myślisz, że ma została zraniona? Myślisz, że cierpi?
Nagle przypomniała sobie, co Kagari powiedziała do niej po tym, jak podróżowały przez czas. 2036. Dzień, kiedy ona odeszła. O tej sekundzie Mayuri spojrzała na Suzuchę i Kagari w środku machiny czasowej się uśmiechnęła. To był taki delikatny uśmiech na twarzy matki Suzuchy, kiedy ona umierała, broniąc swoją córkę. Suzu, obudziłam cię? Nie, już wstałam od dłuższego czasu. Chcesz coś do jedzenia? Tak. Po tym, jak powiedziała ta, Suzucha zwróciła się do rzeczywistości. Czuła się o wiele słabsza. Kiedy rozumiała, zmusiła swoje ciało chore ciało do wstania z sofy. Jej głowie się zczęsło i musiała powstrzymać siebie, aby się nie przewrócić. Ale złapała się tyłu sofy i udało jej się wstać na dwie stopy. O, nie powinnaś wstać tak szybko jak to. Jest w porządku, wybacz, czy cię martwię, starsza siostra Maju? To mnie nie martwi, okej? Okay? Mayuri poszła do kuchni i odwróciła po prostu tam jedną z gałek, na, żeby coś podgrzać wodę czy coś. Odgłos i zapach gotującego się wody, czy ryżu, wypełni całe laboratorium. Mayuri zmiksowała ladę i zatrzymała się na moment, aby to przesmakować. Odwróciła się do Suzuchy i się uśmiechnęła. Czekła makaron, tak? Spaghetti. O, to wielki sukces! Zrobiłaś to? Nie, yep, Majusz jest za wiele lepsza w gotowaniu niż Yuki, dzięki Yuki. Gdzie jest mój ojciec? Właśnie brat? Poszedł do My Queen. Powiedział, że ma pracę po tym. Rozumiem. O. Myślę o tym, aby wyjść dzisiaj, ponieważ tartu nie ma, nie? Nie możesz tego zrobić. W porządku. Nie z porządku. Jeśli to zrobisz, to sprawi, że Yuki się na ciebie wkurzy, okej? Okay? Hmm? O co chodziło na mój temat? O, to naga będzie, to będę śmiał. Kurde, niestety nie. Znaczy dobrze! Zasłona do łazienki się otworzyła i Yuki wyszła. Jej skóra była lekko błyszcząca. Suzu, nie chcesz się położyć? O, wiesz lepiej niż to, Suzu. To ją zwiążcie, kurwa. Co się tu dzieje? Musisz leżeć przynajmniej przez kolejny dzień, łapiesz? Ta. Odpowiedź Suzuchy była mniej niż entuzjastyczna, ale dała... Poddała się spojrzeniu u Yuki i usiadła na sofie. Okej, teraz się połóż. Okej. Zrobiła minę pałty i padła na sofę. Wtedy podciągnęła koc na górę niej. Sucha mogła gadać przecież do starszej siostry Maju, ale nigdy nie mogła gadać do Yuki. Ehe. Co? Myślałam, jak wyglądasz słodko jak to. Co? Gdyby Tartu się tak zobaczył, być może byłabyś w kłopotach. Tak, czasem zastanawiam się, czy naprawdę jesteście bratem i siostrą. I nie bądź brudna. O, Suzucha, czy ty się rumienisz? Nie rumienię się. Serio? Oczywiście, że nie. Dlaczego ja bym... Rumienisz się właśnie teraz? To takie słodkie. To jest najsłodsza rzecz, naprawdę. Zamknij się. Suzucha nie mogła niczego powiedzieć, więc po prostu musiała się odwrócić. Okej, okay, to czas na Majusz się poszedł do pracy. Nie zjesz nic? Wrócę kiedy po pracy, wtedy zjem. Okej, okay, zrobię sałatkę czy coś. Miej obiad z nami, okej? Okay? Dzięki Yuki, będę zaczekała. Mayuri powiedziała Suzu jeszcze jeden raz, że musiała wciąż leżeć i wtedy wyszła do My Queen Nianian. Yuki poszła do kuchni i dodała kilka rzeczy do ryżu Mayuri, czy z makaronu, i odwróciła, wyłączyła już grzejnik. Okej, okay, Suzucha, jesteś pokryta w pocie. Chcesz, abym zmywać go zanim zjemy? Mówią ci, że jest w porządku. Yuki chciała zrobić takie rzeczy każdego dnia. Za każdym razem Suzucha odmawiała szczerze. No ty nie możesz wziąć prysznica, musisz przynajmniej sprawić, aby była czysta. Robiłam to wczoraj i przedwczoraj, jest w porządku. To nie tak, że robienie tego tydzień albo dwa bez tego by cię zabił. Tydzień? Nie możesz tego zrobić, absolutnie nie. Czemu nie? Yuki pośpieszyła się pod prysznic. Słuchaj, mogę sama to zrobić. Ludzie, którzy to mówią, nigdy tego nie robią. To nie. Yugi wróciła po prostu z gorącą wodą i ręcznikiem. Mogła być korzająca, kiedy tak robiła. Sucha nauczyła się tak dobrze tego przez ostatnie 3 dni. Yugi wciąż była jak matka, którą pamiętała. Powoli i niepewnie wstała. I wtedy zjęła swoją górę, próbując jak najlepiej, aby nie pozwolić Yugi zobaczyć jej skóry. Obydwie jesteśmy dziewczynami, więc nie musisz być taka zażenowana.
Nie chodzi mi to naprawdę. To umyję trochę twoje plecy, okej? W porządku, jestem dzieckiem. Ale nie myślę, że możesz to sama zrobić. Powiedziałam, że jest w porządku. Yuki wyglądała na zszokowaną, ale szybko wzięła ten gorący, mokry ręcznik. Proszę przykro? Znaczy dała jej. Bardzo przykro, kilku ludzi nie lubi być dotykanych, nie? Nie, wybacz za krzyczenie. Zostawię gorącą wodą na stole, okej? Pójdę zrobić, przygotować kolację. Yuki odeszła odrzucona. Kiedy Zucha widziała, że była skupiona na kończeniu gotowania, wpiła za zasłonę na tyle pokoju. Użyła ręcznika, aby smyć ten pot z niej. Nie mogła pozwolić Yuki zobaczyć jej ciała. Były tutaj po prostu blizny, stare i nowe, całe na niej. I znaki wypalenia, które nigdy być może się nie wyleczą. Dla niej te rany są jak medale z wielu bitew, które przetrwała i nie chodziło jej, czy ktoś je zobaczy. Ale nie chciałaby jej matka, która ją narodzi, albo raczej narodzi ją, zobaczyła je. Tym bardziej niewiele bladych, białych znaków dookoła jej piersi. Białych? Blade, białe znaki? Co to kurwa jest? Jakie białe... Białe... Co? Blade, białe znaki dookoła jej piersi. Miała piersi obwiązane, czy co kurwa? Matko. Wciąż pamiętała ten koszmarny dzień. Pocisk, który zabił jej matkę, stracił moc, jak przechodził przez jej organy, ale wciąż wbił się w skórę Suzuchy. Co do kurwy? I wtedy, kiedy to zrobili, oni byli pokryci w cali w krwi matki i jej wnętrznościach. Rany, Jezu, blizna, prawdopodobnie nigdy się nie wyleczy kompletnie. Da Suzuchy? One były jak grób matki. Jej growe matki. Ale który? Pozostała go na nie. I próbowała wywalić ten koszmar ze swojej głowy. Zdjęła najpierw guziki na dole i zmyła się do swoich palców. Znaczy dół zdjęła, nie że guziki, tylko że zdjęła spodnie w ogóle. Ty założyła nową parę bielizny. To było po tym, jak skończyła jak założyła nowe czyszczone ubrania, że poczuła się człowiekiem ponownie. Gdy wróciła, Yuki dała talerze wypełnione tym ryżem i sałatką na stół. Znaczy jakimś makaronem czy czymś. Ich oczy się spotkały i dziwna cisza wypełniła pokój. Jest gotowy. Yuki najpierw rozwaliła ciszę. Ta, dzięki. Jak bardzo wiele chcesz? Nie jest okej, sama to zrobię. Sucha dała tyle żarcia, ile chciała i sałaty na swój własny talerz. I wtedy zrobiła talerz dla Yuki tak samo. O, dzięki. Nie, wybacz, że robisz te całe gotowanie. Mówiłam ci, musimy na siebie oglądać, kiedy jesteśmy chorzy. Kiedy ty skończysz jeść, bądź pewna, że weźmiesz leki. Okej. Okay. Dwójka usiadła na sofie i wypełniała swoje usta tym żarciem i sałatą. Ten ryż chyba, patrz, jakieś... Nie, to jest ten. To jest jakieś mięso, teraz pamiętam. Stew to jest takie chyba kwadratowe mięcho, chyba tam z jakiego ono jest zwierzęcia. Miało bardzo taki delikatny smak. Czuję się, coś jako majoli mogła zrobić. A nie, to jest... ale widzicie, miałem rację. To jest takie kwadratowe mięcho, ale nie wiem, co to jest. Fajnie wyglądają razem. Jak matka i córka. Łapiecie? Kurwa. Ale jestem głupi. Wyglądają jak matka i córka. Majoli była wiele lepsza, co nie? Nie tylko, że może to zrobić i podgrać, wiesz? Znaczy, widziałem coś i podgrać. Jestem pod wrażeniem. Chcesz spróbować to zrobić? Nauczę cię. Ja spasuję, nie jestem w takim typie. Nie myślę, że to jest prawda, a pewnie teraz jeszcze powie coś, że przecież każdy facet chce, aby jego żona potrafiła gotować czy coś. Cóż, może pewnego dnia? Ludzie, którzy mu pewnego dnia nikt tego nie robią, no wiesz? Powiedziałaś coś podobnego minutę temu. Tak? Tak? I wtedy konwersacja jakoś szła z czasem. Suzucha jadła to żarcie i miała okropne maniery. Próbowała jak najlepiej, aby gadać. O czym gadać? Tym razem to była kolej Suzuchy, aby rozwalić ciszę. Po tym, co sobie przypomniała, nie mogła znieść, aby cicho dokoła Yuki. Ten odgłos, który śpiewałaś, co to było? Utwór?
Wiesz, kiedy brałaś prysznic? He? Ja śpiewałam? Och, to takie żenujące. Jestem okropną śpiewaczką, ale kocham śpiewać. Czasami tak sobie, podśpiewuję rzeczy. Nie, co ma znaczenie, czy jest dobra, czy nie. Nie mogę pamiętać, co to był za otwór. Aha, ja też nie właściwie. Ha? Padam części, które są pamiętliwe. Myślę, że to jest z edukacyjnego pokazu, który kiedy byłam dzieckiem czy coś. Wybacz, a nie mogę ci pomóc. Słuchaj, kiedy słyszałaś ten utwór? Byłam dzieckiem, tak myślę? Moja matka śpiewała w niego przez cały czas. Twoja matka była naprawdę miłą osobę. Ta. Konwersacja szła tak naturalnie, że nie myślała o tym, jak odpowiadała. Aha? Później zrozumiała, że co ona powiedziała i zaczęła i spojrzała na swoją matkę. Coś nie tak? Moją matkę? O co ci chodzi? O co mi chodzi? Widziałam ją 2 dni temu. Co? Ha? Powiedziałam, że mi przyszła tutaj 2 dni temu. Kto? Jaka matka? To niemożliwe. Jest tutaj powód, dla którego twoja matka nie mogła przyjść? Cóż myśli, że... Nie było możliwości, że mogła powiedzieć, że jej matka była tuż naprzeciwko niej. Zdziwiona padła w ciszę. Yuki na swoją część musiała dojść do konkluzji przed reakcją Suchy. Zaczęła coś się wiercić w ogóle. Bardzo mi przykro. Ale co się dzieje? Ha? Nie wiedziałam. Co się stało między tobą i twoją matką? Nie? Pokłóciliście się, uciekłaś z domu albo coś? To nie to. To było dziwne, myśląc wstecz. Twoja matka przyniosła haszycie trochę jedzenia i zmiany ubrania i nie powiedziała nic do ciebie. Przyniosła mojemu bratu jedzenie i ubrania? Mojemu ojcu, aha. Tak. Suzuka myślała bardzo ciężko, aby dojść do jakiejś odpowiedzi. Aha, więc tak to jest. Yuki gadała na temat matki Hashite i Taru. O to chodziło, ja tak myślę, kurde, kto tutaj wszedł? Innymi słowy, babcia Suzuki, której nigdy nie widziała nawet na zdjęciach. Ale skoro powiedziała Yuki, że jest bratem Itaru, to naturalne, że mogłaby dojść do złego stwierdzenia. Coś nie tak? Nie, to nic. Jeżeli Itaru powiedziałby słowo jej o tym, to by się nie zdarzyło. Jaka kłopota. Będzie musiała go później okrzyczeć. Kiedy Suzuki myślała na temat gadania do jej ojca, o którym miała mieć, Yuki już zaczęła mieć sympatię do tej, jakiej chyba wyobrażonej pomyłki. Słucham, może do mnie gadać kiedykolwiek chcesz. Możemy gadać o tym, o czymkolwiek chcesz. Z jakiegoś powodu jej oczy zaczęły się tak napełniać. Dziękuję. Czy robić mokre. Zucha nie wiedziała, jak zareagować, ale czuła się lekko zaszczytowana. Matka naprawdę jest miłą osobą. Tak jak powiedziała Itaru, to miejsce jest zbyt komfortowe. Zaczęła sobie wyobrażać, że to życie mogłoby się kontynuować na wieki. Ale widząc tą ulgę, ulgowe, szczęśliwe czasy poza horyzontem tej linii światowej, powinny być misją Suzuchy. Jeżeli nie, ten świat może być zniszczony. Ale będziemy sobie kontynuować jako kabarytarów Mike Nianian dopiero w następnym odcinku.